usposobienie obronne. Dzisiaj przedstawimy Wam Glocka 17, austriacki pistolet, bardzo popularny, znany. Zajęcia robimy do młodzieży, korzystając tutaj z okazji, z uprzejmości naszych kolegów, którzy udostępnili nam pomieszczenie na strzelnicy. Przeprowadzimy dzisiaj szkolenie rozkładania Glocka 17. Glock 17, taką mam na akurat na udzie. Tak odpinamy. Pierwsza czynność, jaką wykonujemy. Pamiętamy, palec na wyprostowany, nie jest na skusie dla bezpieczeństwa. Pierwszą czynność, jaką wykonujemy, odpinamy magazynek. Magazynek w Glocku 17, myśli 17, pojemność magazynka 17 sztuk amunicji, kaliber 9 mm parabellum. Drugą czynność, sprawdzamy komorę nabojową, czy jest pusta. Sprawdzamy, pusta, zwalniamy zamek. To jest taka dźwignia zwalniająca. Kciukiem zwalniamy, strzał kontrolny. Może być w ten sposób, jak to się chce. No tu ma takie właśnie dźwignię. I teraz tak, kciukiem i palcem wskazującym jednocześnie odchylamy w tamtego w ten sposób. Troszeczkę go odchylamy i zwalniamy. Oczywiście jednocześnie naciskamy w dół. To są takie dźwignie. Sprężyna powrotna. Lufa. Ja to mam na rozłożone. Teraz odwrotnie. Lufa. Sprężyna. Jest. I gotowe. Magazynek. Do kabury. Druga metoda. To samo. Wyciągamy broń. Pierwsza czynność. Wyjmujemy magazynek. Odciągamy zamek. Upewniamy się, czy w komorze nabojowej jest nabój. Nie ma. I teraz tak. Tak samo. Naciskamy te zapadki tutaj jednocześnie. Kciukiem i palcem wskazującym jednocześnie. Zwalniamy zamek. Dźwignią. Tu widać troszeczkę, zamek jest cofnięty. I język spustowy. Naciskamy język spustowy. I obydwie metody są skuteczne. Obydwie metody są dobre. Nadamy magazynek. Do kabury. Glock 17 charakteryzuje się, tutaj widać język spustowy, po naciśnięciu oddaje się strzał. Takie charakterystyczne dla Glocka, jest jeszcze malowana szczerbinka i muszka. Te wycięcia są do przodu. Można przeładowywać na tak zwaną procę. Wyciągamy na góry. Idziemy w strzał. Lub na tak zwaną nakładkę. Nakładkę to jest, wyciągamy i w ten sposób. To jest nakładka.
Metoda na nakładkę. Można przeładować w ten sposób, że powiedzmy, no, tu opasek. Jak jest mocny ze sztywnego parcia na kabura, to można o kaburę też przeładować jakieś sztywne. Można też o buta, jak jest obsad wystający. Podamy magazynek. Pełny, zdecydowany, dynamiczny ruch. Można się w ten sposób też zrobić. Obydwie metody są skuteczne. Do kabury zapinamy. Jest git. Takie zajęcia będziemy prowadzili właśnie dla młodzieży. Tak, szkoleń będzie więcej. Zapraszamy na kolejne filmiki. Cześć!